Dzień dobry, szanowni państwo, dzisiaj w naszej internetowej telewizji gościem jest pan dr Marek Ciesielczyk, doktor politologii Uniwersytetu w Monachium, profesor University of Illinois w Chicago, radny 5 kadencji Rady Miejskiej w Tarnowie. Witamy panie doktorze, witamy panie prezesie antypartii. Dzień dobry państwu. Proszę raczej nie używać słowa prezes, bo to się źle kojarzy. Zaraz zresztą do tego przejdziemy. Bardzo dobrze. Panie doktorze, antypartia powstała w 2020 roku. Jakie cele powstały antypartii, która wywodzi się z ruchów antypartyjnych? Przez ćwierć wieku ja i moi koledzy byliśmy rzeczywiście nastawieni bardzo antypartyjnie, ale w końcu po latach zrozumieliśmy, podobnie jak zresztą kiedyś, kilka lat temu Platforma Obywatelska, później Kukiz, że partia jest jednak dobrym narzędziem, mimo że jesteśmy nastawieni antypartyjnie. Tak nawiasem mówiąc, antypartia, mimo że jest zarejestrowana, ma tylko jedną cechę partii. Jest zarejestrowana. Natomiast wszystkie pozostałe są antypartyjne, włącznie z wodzem. Nie ma wodza, nie ma biura politycznego, a 41 okręgów, czyli to odpowiada okręgom wyborczym, są całkowicie autonomiczne i będą samodzielnie konstruować swoje listy wyborcze w drodze prawyborów, a więc jesteśmy całkiem otwarci. Mało tego, nie trzeba być członkiem antypartii, żeby mieć te same prawa co członek. Można być sympatykiem. To dotyczy zasad organizacyjnych. Natomiast no, od wielu, wielu lat dążyliśmy do tego, aby przekształcić polską semidemokrację, jak to określił profesor Matyja, który mieszka w Szwajcarii, w demokrację bezpośrednią typu szwajcarskiego. I w związku z tym nasz program, o którym zapewne powiemy parę słów dzisiaj, no i w związku z tym także nasza organizacja, która także jest antypartyjna. Jesteśmy przeciwko partiokracji, dlatego że te partie, które dotychczas rządziły Polską, doprowadziły po 30 latach do sytuacji takiej, że Polska wyprzedza tylko 5 państw w Europie, mam na myśli Unię Europejską i EFTA, jeżeli chodzi o wynagrodzenie netto. W tym tak biedne jak Bułgaria i Rumunia. W związku z tym ten model, można powiedzieć, się nie sprawdził. Także to, że nie możemy jako Polacy startować w wyborach, bo nie możemy, bo ani pan, ani ja nie moglibyśmy wystartować do Sejmu, gdyby nas nie zaakceptował jakiś wódz partyjny i umiejscowił na liście partyjnym, bo do tego sprowadza się ta wyborcza ordynacja, którą profesor Brzeziński, doradca prezydenta Cartera, określił jako najgłupszą na świecie. Dlatego chcemy zmienić tę ordynację na większościową, aby Polacy mogli startować w wyborach do Sejmu. Bardzo ciekawy program demokratyczny. Na niwie politycznej w Polsce teraz co się dzieje. Program 21 postulatów, który reprezentuje antypartia, jest programem demokratycznym, ale również powiedział pan o okręgach jednomandatowych. Proszę przybliżyć nam te 21 postulatów antypartii. No ja bym się skoncentrował na najważniejszych tylko punktach, a nasze najważniejsze punkty dotyczą tego, jakie są warunki, żeby w ogóle dokonać jakichś zmian. Dotychczas ludzie wybierani do Sejmu nie reprezentowali naszych interesów, mogli nas oszukiwać. Nam chodzi o to, żeby po pierwsze stworzyć taki mechanizm wyboru posłów, czyli tych ludzi, którzy wydają nasze 700 miliardów złotych, jak na razie, aby dostali się do Sejmu ludzie uczciwi, odważni, inteligentni. Temu ma służyć zmiana ordynacji. Ale to nie wszystko, ponieważ nie mamy żadnej gwarancji, nie moglibyśmy mieć gwarancji, że ci ludzie się nie zmienią, że przestaną być uczciwi. Więc proponujemy, aby stworzyć coś w rodzaju kagańca, czyli złapać tych posłów za gardło, żeby nie powiedzieć za cojones. I temu służy bardzo prosty mechanizm, mianowicie wprowadzenie możliwości odwoływania posła w czasie kadencji w wyniku referendum, bezprogowego dodaję, bezprogowego. A po drugie, to nasza wewnętrzna regulacja. Nasi kandydaci będą musieli złożyć przyrzeczenie publiczne w myśl artykułu 919 kodeksu cywilnego. Krótko mówiąc, jeżeli by złamali swoje obietnice przedwyborcze, będą musieli zapłacić to bardzo dużo swoim wyborcom. Każdy z wyborców będzie mógł ciągać po sądach, mówiąc kolokwialnie, posła
I to będzie zgodne z prawem, bo zgodne z artykułem 919, jak powiedziałem, kodeksu cywilnego. Oczywiście jest wiele innych ograniczeń dla posłów, czyli likwidacja immunitetu, ograniczenie kadencji do dwóch tylko. I to są regulacje, które są warunkiem koniecznym do funkcjonowania demokracji. Oczywiście niewystarczającym. Jeżeli chodzi o program ekonomiczny, to nie mamy zamiaru tutaj wyważać drzwi, bo te drzwi są otwarte, nie mamy zamiaru wymyślać prochu, bo w historii ekonomicznej świata, ostatnich kilkudziesięciu lat, mamy przykłady, które świadczą o tym, że w bardzo krótkim okresie czasu, między 5 a 10 lat, można osiągnąć zdumiewające wyniki, zdumiewające sukcesy ekonomiczne. Przykład numer jeden, Irlandia, która, o czym niewielu ludzi wie, w 50. latach, jeszcze 60., miała wskaźniki ekonomiczne gorsze niż PRL. Podobnie było z Singapurem, który był kolonią brytyjską do 60. lat, czy też Nową Zelandią, która była bardzo bogata po wojnie, a później w wyniku socjalistycznych zmian w 70-tych, 80-tych latach popadła w kryzys i bardzo szybko w ciągu 5-7 lat w wyniku reform stała się jednym z najbogatszych państw. Te państwa w tej chwili znajdują się w czołówce we wszystkich rankingach światowych. Chodzi nam właśnie o to, aby w bardzo krótkim okresie czasu, przeprowadzając podobne reformy, Polacy zarabiali 2-3 razy więcej. I nie jest to populizm. To jest matematycznie uzasadniona teoria, która sprawdziła się w przypadku nie tylko tych trzech państw, ale także innych. Natomiast jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, bo to też leży na sercu wszystkim Polakom, a właściwie powinienem mówić wymiar niesprawiedliwości, mamy także szereg postulatów, które prowadzą do faktycznej zmiany systemu funkcjonowania sądów. Niestety PiS, mimo że miał być może dobre zamiary, nie udało się PiS-owi przeprowadzić reform, które faktycznie usprawniłyby funkcjonowanie sądów, prokuratury i dalej nadal muszą Polacy czekać długie lata na przykład na wyroki. W związku z tym, że tu się chyba zgodzimy wszyscy, że jednak sądy i prokuratura nie działają sprawnie, chcemy wprowadzić takie zmiany, które na przykład ograniczą do minimum przykłady pewnych powiązań lokalnych, które nie sprzyjają sprawiedliwym wyrokom. Proste zasady i znowu wracamy do tego, że są takie rozwiązania, na przykład rotacyjne zmiany sędziów i prokuratorów. W mniejszych miejscowościach, na przykład w Gorzowie czy w Tarnowie moim, gdzie działa sąd i okręgowy, i rejonowy, i prokuratura rejonowa i okręgowa, tworzą się kliki powiązania pomiędzy władzą lokalną a sędziami i prokuratorami. Każdy prokurator, każdy sędzia będzie musiał co 5 lat na przykład zmieniać miejsce swojej pracy. Oczywiście jest mnóstwo takich szczegółowych rozwiązań, na przykład ani pan, ani ja nie możemy złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa urzędnika państwowego czy samorządowego jako pokrzywdzeni, bo prokuratura nas nie uzna za pokrzywdzonych, jeżeli sprawa będzie dotyczyła na przykład remontu drogi, bo z takimi sytuacjami mamy do czynienia na przykład w Tarnowie, a jak pan nie jest uznany za pokrzywdzonego, nie ma pan prawa wglądu w akta, nie ma pan prawa złożenia zażalenia, mogą umorzyć postępowanie i pan nie ma możliwości złożenia zażalenia. No są, mówię to o poszczególnych takich sprawach, które są przez nas bardzo szczegółowo opracowane, jeżeli chodzi o system, wymiar sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o naukę, polskie uniwersytety, dwa najlepsze, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, znajdują się dopiero w 500 w rankingu szanghajskim. O czym to świadczy? Że cały system edukacji jest źle skonstruowany, źle funkcjonuje. Finlandia, Irlandia postawiły na naukę, na edukację i osiągnęły sukces. My niestety nie możemy tego powiedzieć o Polsce. Podaję te przykłady, no takie, które są bardzo ważne z punktu widzenia funkcjonowania państwa. Służba zdrowia. Można odnieść wrażenie, że rządzącym zależy na tym, aby funkcjonowała eutanazja ekonomiczna. No ludzie niezamożni muszą ponosić koszty na przykład leków i nie mogą sobie na to pozwolić. Musimy czekać, na przykład ja z synem czekałem, miałem czekać kilka miesięcy na zdjęcie gipsu, co jest absurdem.
I to wszystko jest wina nie tyle pieniędzy, choć także, ale złego systemu organizacji. 1000 lekarzy rocznie ucieka z Polski. Brakuje nam kilkadziesiąt tysięcy lekarzy. Co zrobić? No bardzo prosto. Trzeba po pierwsze zmienić zasady funkcjonowania lekarzy stażystów, skrócić staż, skrócić okres specjalizacji, zwiększyć zarobki młodych lekarzy oraz nałożyć pewne ograniczenia emigracji. Ktoś, kto zaczyna studia medycyny, a nie musi przecież studiować medycyny, jeżeli chce, podpisuje zobowiązanie, że 10 lat na przykład będzie pracował po studiach w Polsce, ale za godziwe wynagrodzenie. To są niektóre postulaty, ale ja bym się skupił tutaj na ważniejszej części, na tym, kto wydaje te 700 miliardów. My postulujemy na przykład coś, z czego może pan się uśmiać w pierwszej chwili. Wprowadzenie obowiązkowych badań wariograficznych na prawdomowność kandydatów na posłów, sędziów, prokuratorów. Na początku. No właśnie. Oczywiście na początku wydawało nam się, niektórzy nam mówili, że zostanie to obśmiane, zostaniemy uznani za oszołomów. I co się stało? Daliśmy ten postulat pod badania sondażowe do najlepszego, chyba najbardziej dokładnego instytutu, który został wyróżniony przez Uniwersytet Jagielloński jako najbardziej dokładny social changes i okazało się, że ponad 70% ankietowanych jest za tym postulatem, za realizacją takiego punktu. Co więcej, może pan powiedzieć, że to jest postulat populistyczny, uzależnienie wynagrodzenia posła nie od wynagrodzenia wiceministra, bo tak jest teraz w ustawie, tylko od średniej krajowej. Poseł musi wiedzieć, jak ludzie w Polsce żyją, jak się ludziom żyje. To też ktoś może powiedzieć, no tak, ale to oznacza dwukrotne obniżenie wynagrodzenia posła. Oznacza uzależnienie od średniej krajowej. Jeżeli średnia krajowa będzie wyższa, poseł też będzie więcej zarabiał. No i oczywiście tutaj to jest postulat powiązany jakoś z wariografem, na przykład test na inteligencję dla kandydatów na posłów. I tu rzeczywiście miałby pan rację, gdyby pan powiedział, że nie będzie kandydatów do Sejmu, jeżeli byśmy taki test na inteligencję wprowadzili. Kojarzy mi się pewien dowcip, ale go nie powiem, tylko po programie. Na koniec, już jak nie będziemy na wizji. Proszę. No więc jak Państwo widzicie, my się koncentrujemy na tym, aby reprezentacja nasza na wiejskiej nie oszukiwała nas, abyśmy mieli możliwość złapania ich, jak powiedziałem, za gardło. I to jest najistotniejsze. Najpiękniejsze programy nie będą zrealizowane, jeżeli ci ludzie, którzy się tam dostaną, oszukają nas, a tak się dotychczas niestety dzieje. W związku z tym trzeba wprowadzić mechanizmy, o których mówię. Bardzo dobrze, panie doktorze, ale scena polityczna w Polsce, a dzisiaj wiemy już, Michałem rusza ze specjalną platformą wyborczą, no bo mamy rok do wyborów, jakby nie było, dzisiaj jest 25 listopad, mamy scenę spolaryzowaną. W sumie jest tylko PiS, Koalicja Obywatelska, czyli Platforma Obywatelska, Hołownia, Lewica, Konfederacja, oczywiście PSL, Koalicja Polska, Kukiz się przewija, Gowin, inne organizacje, inne partie. W jaki sposób widzi pan zaistnienie antypartii na scenie politycznej w 2023 roku oraz w 2024? Od samego początku znajomi obserwujący nasze działania wybijali nam z głowy realizację takiego projektu z trzech powodów. Mówiono nam tak, nie macie 20-30 milionów złotych, nie macie znanych twarzy, nie macie dostępu do centralnych mediów, więc nie macie najmniejszych szans, aby dostać się do Sejmu. Bo to jest nasz cel, dostać się do Sejmu, nie do koryta, zlikwidować koryto, bo jak wiadomo, korytoń od 30 lat pozostaje, tylko świnie przy nim się zmieniają. Lecz nam chodzi o to, aby przeprowadzić te reformy w taki sposób, aby Polacy rzeczywiście odczuli, że są w Europie. No jak to zrealizować? Jak dostać się do Sejmu, skoro nie mamy tych trzech rzeczy, które są ważne? Więc czy w ogóle ma sens taka działalność? Postanowiliśmy także zbadać, ponieważ większość z nas to są umysły ścisłe, bardzo dużo przedsiębiorców. Mój pierwszy kierunek studiów to jest matematyka, więc postanowiliśmy zbadać nasze szanse.
I zwróciliśmy się do tego instytutu właśnie Social Changes z takim, no złożyliśmy zamówienie na ranking. Oczywiście ani nikogo tam nie znaliśmy, ani nie przepłaciliśmy tego. No i tak myśleliśmy sobie, no jeżeli to będzie 1%, to będzie sukces. To było rok temu. I co się okazało? Że na antypartię chce głosować 14% ankietowanych. Zupełnie nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Jak to się mówi kolokwialnie, szczęka nam opadła do kolan i zastanawialiśmy się, dlaczego, skąd się wzięły te 14%, skoro jesteśmy partią kanapową, było nie było. No i socjologowie nam to tłumaczyli, zresztą sami do tego doszliśmy także, że to było głosowanie na nazwę. Naszym największym kapitałem jest nazwa, ponieważ ona zawiera hasło, główne hasło, o co nam chodzi. Ludzie są tak sfrustrowani, a będą jeszcze bardziej w przyszłym roku, że zdecydowali się głosować na ugrupowanie, które, no jak widać z nazwy, występuje przeciwko partiokracji. Więc szanse jakieś mamy, powtórzymy ten sondaż i tu od razu dojdziemy do takiego punktu współpracy z innymi ugrupowaniami. Proponujemy innym ugrupowaniom, aby zrobiły to samo, aby z nami razem zamówiły taki sondaż, i wówczas wybierzemy nazwę, która będzie najbardziej popularna. To jest no, czysta technika, ale jednak musimy to zrobić, dlatego że przez 30 lat ugrupowania chcą się jednoczyć pozaparlamentarne, a jak przychodzi co do czego, to kłócą się o nazwę, kłócą się o wodza, więc my proponujemy dwie rzeczy. Po pierwsze, wybieramy nazwę, która będzie najbardziej popularna i to będzie wynikać z sondażu, a po drugie, nie ma wodza, jest 41 wodzów. W każdym okręgu, każdy okręg jest autonomiczny i w każdym okręgu sami ludzie, którzy się zaangażują z naszego ugrupowania, z innych ugrupowań, z którymi będziemy współpracować, wybiorą sobie w wyniku prawyborów swoich kandydatów, ustalą kolejność, wszystko zrobią sami. My w statucie mamy nawet taki zapis, że zabroniony jest start spadochroniarzy. Nie może startować z naszej listy ktoś, kto nie mieszka w danym okręgu. A jak wiadomo, partie tak robią, że spuszczają, że tak powiem, spadochroniarzy z Białegostoku do Przemyśla i odwrotnie. Więc mamy zamiar stworzyć takie struktury, które będą w pełni autonomiczne, będą i to będzie nasza demokracja bezpośrednia. Czy mamy szansę? Powtórzymy, jak mówiłem, ten sondaż, powtórzymy go nawet kilka razy w przyszłym roku. Zobaczymy, czy faktycznie ludzie będą reagować pozytywnie. Ale mało tego, powiem panu, że myśmy w praktyce przeprowadzili własny sondaż, ale innego rodzaju. W lecie od Gdańska do Świnoujścia tę trasę pokonaliśmy w kilka samochodów z flagami, z banerami i rozdawaliśmy tysiące ulotek wśród ludzi z różnych części Polski. No bo wiadomo, że w czasie wakacji nad Bałtykiem przebywają ludzie z różnych części. I okazało się, że reakcje, które były nie tylko na nazwę, ale także na nasze główne punkty programu, były bardzo pozytywne i to nas przekonuje do tego, że to ma sens, że ten projekt ma szansę na sukces. Jeżeli by faktycznie to był wynik dwucyfrowy, czyli by przełożyło się to na 60 posłów, 14% to jest właśnie 60 posłów, no to bez nas wtedy nikt nie może rządzić. No i dochodzimy tu już, wybiegamy trochę w przyszłość. Może pan spytać, no i co dalej? 60 posłów, nawet gdybyście mieli, to i tak to nie jest większość. No wtedy jesteśmy oczywiście skazani na koalicję. Nie mamy zamiaru iść drogą Konfederacji, czyli kontestować wszystkie inne ugrupowania, wszystko, co się tam pojawi w Sejmie. Chcemy rozmawiać. Pod warunkiem, że zostaną nasze główne postulaty zrealizowane i jesteśmy w stanie porozumieć się z innymi ugrupowaniami w sprawie realizacji naszych postulatów. A gdyby nasi posłowie zdradzili wyborców, no to mamy na nich bat w postaci artykułu 919 i mam nadzieję wprowadzonej możliwości prawnej odwołania posła w czasie kadencji. Do tego będziemy dążyć. Dobrze, czy są toczone rozmowy na przykład z partią bezpartyjni Piotra Bakuna, bezpartyjni samorządowcy pana Sławomira Trzewika, czy też z Ogólnopolską Federacją Bezpartyjnych i Samorządowców, gdzie rządzi Robert Raczyński?
No z tym pierwszym ugrupowaniem rozmawiałem nawet kilka dni temu. Rozmawialiśmy także w Warszawie w ten weekend z partią, która się rejestruje Patrioci Polska. Rozmawiamy z Jednością Narodu. Dogadaliśmy się już praktycznie z Niepokonanymi. To jest stowarzyszenie dla tych, którzy nie wiedzą, które istnieje już 10 lat. W Polsacie jest bardzo często pokazywane program Państwo w Państwie. To są przedsiębiorcy pokrzywdzeni przez urzędy skarbowe, głównie prokuraturę. Chcemy rozmawiać praktycznie z każdym, czyj program jest podobny do naszego, z każdym pozaparlamentarnym ugrupowaniem. Chcielibyśmy stworzyć wielką koalicję. Według zasad nie idziemy z pustymi rękoma do tych ugrupowań. Stworzyliśmy projekt zasad współpracy. To jest projekt. I proponujemy zmianę tych zasad. Jeżeli ktoś uważa, że ma lepszy pomysł, proszę bardzo, proszę zmienić te zasady. Jedną z tych zasad jest właśnie to, że nazwy wybieramy w wyniku sondażu. Teraz na przykład będziemy rozmawiać, już właściwie rozmawiamy z takim znanym dość człowiekiem w Polsce w tej chwili, panem Tytko, który jest autorem programu uwłaszczeniowego. Rozmawiamy też z częścią partii, czy takiej koalicji, Zjednoczeni Ponad Podziałami, z częścią, z niektórymi z tych działaczy i mam nadzieję, że w ciągu 3 miesięcy będziemy mieli jasność, z kim idziemy do wyborów, bo naprawdę chcielibyśmy zbudować bardzo szeroką koalicję. Ja przypomnę, że struktury antypartii rozbudowują się, sam zarząd świadczy o tym. No, członkowie zarządu to jest Janusz Maksymowicz z Gorzowa Wielkopolskiego, Lech Barański z Wrocławia, Andrzej Ryszard Gorzkowski z Warszawy, Lesław Krupski z Przemyśla, dr Jerzy Kowalewski z Krakowa i pan Bogusław Znyk, to są Gliwice-Zabrze. Panie doktorze, ale jeżeli nie dojdzie do pewnej konsolidacji, bo wiemy, że w Polsce już chyba nie będzie jednej listy, chociaż może być jedna lista opozycji, mówię o tym, to w takim razie i przy starej ordynacji wyborczej, czyli 41 okręgach wyborczych, a nie 96 albo 100 okręgach wyborczych, rozumiem, że antypartia po 3 miesiącach, czy po okresie zjednoczenia i szukania koalicjantów programowych, wystartuje w wyborach. Czy 41 liderów, ale czy jesteście w stanie zaakceptować jednego lidera i 100 kandydatów do Senatu? Bo zapomnieliśmy o Senacie. No tutaj toczą się dyskusje u nas, a przeważa, muszę powiedzieć, taki pogląd. Jeżeli Senat ma działać w takiej formie jak obecnie, to on nie ma sensu, dlatego że na przykład weto Senatu nie znaczy nic. Sejm bardzo łatwo odrzuca weto Senatu. Więc jaki sens ma taki Senat? Są dwa wyjścia. Albo zmienić rolę Senatu, jego znaczenie zwiększyć i na przykład zwiększyć tę liczbę głosów procentową, która konieczna jest do odrzucenia weta senackiego, albo zlikwidować Senat. Jeżeli on ma być taki jak teraz, czyli jest na dobrą sprawę bezużyteczny, to po co nam taki Senat? W ogóle muszę powiedzieć, że my jesteśmy zwolennikami ograniczenia wydatków na wszelką biurokrację. Jesteśmy za likwidacją 380 powiatów i starostw. To jest koryto dla PSL-u głównie. Jesteśmy za likwidacją jedynej na świecie podwójnej biurokracji wojewódzkiej, bo jest wojewoda, urząd wojewódzki, marszałek, sejmik. Po co? Tego nie ma w innych państwach. Wystarczy samorząd. A czy nie myśleliście o izbie samorządowej? Kiedyś był taki pomysł, żeby zamiast Senatu stworzyć silną izbę samorządową, która byłaby przeciwwagą dla Sejmu i te dwie izby na przykład wybierałyby prezydenta, tak jak to było w Konstytucji Marcowej w 1921 roku, czyli izba samorządowa. Tak, o ile ta izba miałaby większe uprawnienia w sensie odrzucania na przykład czy poprawek w stosunku do projektów ustaw sejmowych, to wówczas ona miałaby sens, no bo jeżeli by była tylko taką instytucją na papierze, to jest niepotrzebne wydawanie pieniędzy. Także tutaj na pewno pójdziemy w kierunku bardzo dużych oszczędności, jeżeli chodzi o biurokrację. Dobrze. Panie doktorze, dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem dzisiejszym był pan doktor Marek Ciesielczyk, politolog, jednocześnie radny wieloletni Rady Miasta Tarnowa, no i lider, użyję prezes, lider antypartii. Dziękuję za rozmowę. Życzę powodzenia.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.